Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich ludzi o wielkich sercach na kolejnym naszym spotkaniu w programie pod tytułem Sekret Długowieczności. Proszę na czacie o sygnał, czy mnie słychać. Bardzo Państwa przepraszam za to lekkie spóźnienie. Po prostu dopiero dojechałem do domu. Przeliczyłem się troszeczkę, myślałem, że będzie to szybciej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za bardzo miły odzew, również po ostatnim programie. Dziękuję również za te ciepłe słowa, które Państwo wysyłacie do mnie. Bardzo mi jest miło, że słuchacie, że przekazujecie tą, że tak powiem, dobrą informację następnym ludziom, następnym osobom, swoim znajomym, ażeby posłuchali, ażeby uwrażliwili się na te rzeczy, te informacje, o których tutaj mówię Państwu. Dzisiaj tak trochę w pośpiechu. Dzisiaj chcę Państwu zacytować parę rzeczy z czegoś, co dostałem od jednego ze słuchaczy. Ja nie zdążyłem jeszcze z autorem tych słów się skontaktować, ale to będą tylko urywki. I powiem szczerze, to jest ta wibracja, na której ja nadaję. Jak zacząłem ten tekst czytać, to tak jakby ktoś to, co czuję, to, co staram się Państwu przekazać, spisał w najlepsze do tego słowa. Sformułował to w taki sposób, w jaki, powiem szczerze, ja bym chyba lepiej tego nie napisał. Nie chcę za długo dzisiaj wydłużać, ale myślę, że to jest esencja tego wszystkiego, o co mi chodzi. I w kontekście tych programów, w kontekście całości programów, tego wszystkiego, o czym do tej pory sobie mówiliśmy przez ponad prawie 1,5 roku już teraz, no, nakreśli się Państwu bardzo ciekawy obraz tego wszystkiego. No, też jestem ciekawy Państwa reakcji. Nie będę przedłużał. Zachęcam do tego, jak zawsze, żebyście Państwo otworzyli swoje serca i słuchali tego wszystkiego swoim sercem. Ja postaram się dzisiaj mówić bardzo powoli. Nie będę tutaj, że tak powiem, przyjmował takiego tonu ostrego, jak to czasami mi się zdarza. Nie będę też wtrącał żadnych swoich własnych rzeczy do tego tekstu, bo wydaje mi się, czuję go tak, jakby był po prostu pełny. No, są pewne takie rzeczy, jeszcze jeżeli chodzi o pewne sformułowania, ale to ja myślę, że sobie z autorem tych słów to wszystko jeszcze przerobię. Zresztą zobaczymy. Myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie. Drodzy Państwo, i ten dzisiejszy program też tak nazwę. Uzdrawianie wzdłuż linii czasu. Nauka gospodarowania energią to wiecznie ewoluujący proces, który przebiega na wszystkich planach istnienia. Jego ludzkość, jako ludzkość, jesteście w swoim zakątku kosmosu głęboko zanurzeni w proces ogólnoświatowej, duchowej transformacji, opracowanej w celu usunięcia z ludzkiego genomu nieprzebranej ilości budzących w was lęk przekonań, które niosą w sobie energetyczne wzorce bólu i separacji. Ostatecznym celem tej transformacji jest otwarcie dróg nowym, wyrazistym częstotliwościom, w wyższej jaźni, tak aby mogła być dostępna całemu wielowszechświatowi. Cała ludzkość wraz z grupami istot z innych wymiarów, w tym też z nami, jest tu dziś po to, aby wnieść swój wyjątkowy wkład w uzdrawianie wzdłuż linii czasu. Aby z poziomu ludzkiego uczestniczyć w tej transformacji, musicie być totalnie obecni w swoim ciele. Ekspozycja na działanie kosmicznego promienia korzystnie retuszuje własne i właśnie wasze DNA. Promień oczyszcza was z ogromnej ilości nisko wibrującej energii, zakorzenionych głęboko w ludzkiej psyche. Wraz z przyspieszeniem wibracji nanosekundy, tempo transformacji też przyspiesza dzięki procesowi doładowania, w którym najsilniejsze, najbardziej witalne i życiodajne częstotliwości generują ogromną elektromagnetyczną moc.
i selektywnie przyciągają do siebie częstotliwości innych świadomości. Twoje postrzeganie rzeczywistości poszerza się, kiedy z determinacją szukasz nowych lub ukrytych poziomów znaczeń życia. Kiedy szlifujesz swoją jaźń, swoją świadomość, wnosisz energetyczny wkład w wieczny rozwój zbiorowego zrozumienia faktu, że jako istoty ludzkie musicie przyjąć najwyższą odpowiedzialność za wykorzystanie mocy, którą w naturalny sposób ucieleśniacie. Uzdrowienie wymaga zapamiętania, że jesteś istotą energetyczną, której myśli, uczucia i emocje tworzą świat, z którym wchodzisz w kontakt. Uzdrowienie wymaga zapamiętania, że jesteś istotą energetyczną, której myśli, uczucia i emocje tworzą świat, z którym wchodzisz w kontakt. Wszyscy bierzemy udział w tym wielowymiarowym spektaklu na mocy umowy zawartej pomiędzy wieloma rzeczywistościami, mającej na celu uzdrowienie umysłu, ciała oraz ducha, ludzkości i wszystkich, którzy są z wami połączeni. Umowa ta obejmuje także dostawy inspiracji dla nowej wizji życia w całym wielowszechświecie. W tej chwili, gdy po liniach czasu toczy się wielka transformacja świadomości, wasze ciała fizyczne stają się areną waszego uzdrowienia zachodzącego na wszystkich poziomach. Zmiana zachodzi wszędzie. Ludzie patrzą poprzez uwarunkowaną zasłonę iluzji, która sprowadza was z kursu ku większej samodzielności oraz osobistej mocy i inspiracji na przysłowiowe manowce. Siły, które pojawiają się, aby obłożyć ludzi swoimi restrykcjami, w rzeczywistości są bodźcami motywującymi do większych osobistych osiągnięć, możliwych dzięki samodzielnemu rozwojowi umiejętności i punktów widzenia podnoszących jakość waszego życia. Uzmysłowienie sobie niskiego poziomu gospodarowania energią przez świat biznesu i rządu pomoże ci skoncentrować uwagę na tym, że w twoim życiu jest naprawdę, co w twoim życiu jest naprawdę ważne. Korporacyjny model sukcesu przemawia coraz mniej pewnym głosem, ponieważ ludzie zdają sobie sprawę, że interes oparty jedynie na zwrotach z inwestycji, w którym nagromadzenie dóbr staje się ważniejsze niż jakakolwiek dbałość o zdrowie czy dobrobyt ziemi i jej stworzeń, nie otacza absolutnie żadną opieką ani miłością, ani też nie wspiera życiowej energii żadnego z jej uczestników. Konsumpcjonizm stał się główną filozofią milionów ludzi. Może trwać dopóki ludzie akceptują hipermarketing kredytu, wciągający ich coraz dalej w życie przypominające niekończącą się pustynię błędnego koła finansowego zniewolenia. W chwili, gdy wewnętrzne kody świadomości budzą ludzi do odkrycia ich wewnętrznych prawd, nowy, zdrowy rozsądek wie, że dodanie życiu mocy i inspiracji przebudzonego umysłu to kapitalny wkład w interes ludzkości. Samodzielne pielęgnowanie przebudzonego umysłu to prawdziwa inwestycja, która zmieni świat, oferując nowo odkryte swobody oraz twórczą ekspresję w ramach najlepszego zwrotu za twoją koncentrację energii. Wielka zmiana zachodzi też już w samych podstawowych komórkach twojego ciała. Na poziomie subatomowym komórki ludzkich ciał poddają się głębokiemu wpływowi szerokiego zakresu energii niebiańskich, dostarczających zakodowanych światłem wibracji. Przenoszeniem tych energetycznych kodów jest inicjowanie nowych poziomów świadomości i wydobywanie ich ze zdumiewająco szybkim tempie na powierzchnię. W wyniku ich działania uwalniacie stłumione w waszym DNA psychiczno-emocjonalne energie, które z kolei przyciągają do waszego życia dokładnie te kwestie, które właśnie potrzebują rozwiązania. Kwestie do przepracowania manifestują się specjalnie dla was w waszej rzeczywistości fizycznej, a ponieważ wielka transformacja świadomości odgrywa się na liniach czasu, wasze ciała fizyczne stają się areną waszego uzdrowienia na wszystkich poziomach.
Konwencjonalne nauki medyczne nie rozpoznały jak dotąd zasad funkcjonowania ludzkiego ciała. Chciałem powiedzieć umysłu, ale taka jest też prawda, umysłu również. Z szerokiej perspektywy patrząc, przekonano was, byście w swoich opiniach umniejszali samym sobie. Każda wersja kształtu ludzkiego, każde ciało jest wyjątkowym urządzeniem dekodującym. Zajmujecie ciało fizyczne w trójwymiarowej rzeczywistości, bo to jest odpowiedni sposób, by móc doświadczyć i badać niuanse fizyczności zgodnie z protokołami wstępnych założeń. Tak zwany świat materialny bazuje na specyficznej wibracji energii, a specyficzne dostrojenie waszego postrzegania pozwala na dotrzymywanie warunków masowej umowy. Jak się właśnie dowiadujecie, lub może już dawno wiecie, każdy z was jest czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym. Nacisk energetycznego przyspieszenia wywiera fizyczny, mentalny, emocjonalny, duchowy i kosmiczny wpływ na waszą świadomość. Każdy z tych obszarów waszego ja jest niczym palec dłoni. Może poruszać się sam, lecz o wiele skuteczniej działa współpracując z pozostałymi. Wśród tych rozmaitych poziomów doświadczenia i przeżywania na stan waszego osobistego samopoczucia zdecydowanie największy nacisk wywierają wasze emocje. To właśnie one was wyróżniają. Istnieje bezpośrednie połączenie między emocjami a funkcjonowaniem mózgu oraz funkcjonowaniem waszego ciała. W człowieku przebudzonym doskonałe zdrowie będzie rozpatrywane jako znak osobistej mocy, a szczęście i spokój umysłu na poziomie emocjonalnym są składnikami niezbędnymi dla osiągnięcia i utrzymania doskonałej kondycji psychofizycznej. Komfort emocjonalny sygnalizuje mózgowi za pomocą częstotliwości, aby ten wysyłał pozytywne wiadomości do reszty ciała. Komfort emocjonalny sygnalizuje mózgowi za pomocą częstotliwości, aby ten wysyłał pozytywne wiadomości do reszty ciała, wzywając je do uwolnienia precyzyjnie dobranych kombinacji chemicznych stworzonych w waszej wewnętrznej farmakopei, a służących wzmocnieniu i ochronie układu odpornościowego. Kiedy utrzymujesz równowagę emocjonalną, twój fizyczny wehikuł jest o wiele dokładniej dostrojony do rozumienia splotów połączeń z innymi poziomami doświadczenia. Twój biologiczny komputer jest znacznie bardziej wyszukany i złożony niż jakakolwiek sztuczna technologia, ponieważ pozostaje on pod bezpośrednim wpływem skomplikowanej symfonii waszych emocji i reakcji na życie. Pamiętaj, twoje ciało jest sumiennie oddane zadaniu przekazywania ci informacji zwrotnych na temat skutków twoich myśli i uczuć. Zdrowie to przede wszystkim stan twojego umysłu. Zdecydowane postrzeganie swego życia jako życia przepełnionego wewnętrznym znaczeniem oraz uzmysłowienie sobie, że wszystko dzieje się zawsze w bardzo dobrym celu, to właśnie przykłady korzystnego wykorzystania osobistej mocy. Zdrowie to skarb, a dobrze umocniony układ odpornościowy, niczym forteca, to klucz do niego. Z kolei najprostsza droga do silnego układu odpornościowego to poczucie szczęścia. Niezależnie od sytuacji, w której się w danym momencie znajdujecie. Przemiana ludzkiej świadomości wzywa cię, abyś przyjął osobistą odpowiedzialność za własne zdrowie i za własne uzdrowienie. Bo w końcu to tylko ty dowodzisz swoim ciałem i to tylko ty zarządzasz swoim życiem. W umiejętności dawania i przyjmowania miłości, w wielu odcieniach jej przepychu, tkwi prawdziwy klucz uzdrawiania. Jak już wspomnieliśmy, prawdziwe uczucia miłości i wdzięczności dla ciała wyrażają pozytywne przesłanie zawierające podstawowe, podtrzymujące życie sygnały, które daje wynik w postaci doskonałego zdrowia i odwrotnie. Angażowanie się w uczucia nieuchronności fatum,
rozpaczy, samotności, bezradności, odmowy, złości, urazy, zazdrości, chciwości i lęku tworzy negatywne przesłanie, które promuje rozdźwięk pomiędzy fizycznymi funkcjami ciała. Negatywne skutki wynikają z negatywnych nastawień, a złość i nienawiść są najbardziej destrukcyjnymi emocjami, ponieważ zamykają przepływ życiodajnej energii przez wasze ciała. Zatem w umiejętności dawania i przyjmowania miłości, w wielu odcieniach jej przepychu, tkwi prawdziwy klucz uzdrowienia. Ponieważ to miłość jest najbardziej życiodajną i afirmującą formą ekspresji emocjonalnej. Decyzja przyjęcia ostatecznej odpowiedzialności za kreowanie własnych życiowych doświadczeń dodaje mocy i inspiracji w dążeniu do stanu jasności umysłu i fizycznej witalności. Na kilka chwil wycisz swój umysł, a po kilku głębokich, rytmicznych oddechach rozważ przez moment ważne pytanie. Czy świat jest miejscem niebezpiecznym i pełnym lęku, czy może wielką przygodą obfitującą w szansę przebudzenia duchowej mocy i przekroczenia ustalonych granic? Czy świat jest miejscem niebezpiecznym i pełnym lęku? A może wielką przygodą obfitującą w szansę przebudzenia duchowej mocy i przekroczenia ustalonych granic i ograniczeń. Korzenie twojego podstawowego poglądu tkwią w twoich przekonaniach, a te zaś pokazują warunki twojego doświadczenia. Składając na twoim polu doświadczeń elektromagnetyczne odciski zgodne z twoimi oczekiwaniami. Wszystkie twoje przekonania mają przemożny wpływ na twoje zdrowie, ponieważ to jak sam czy sama ze sobą się czujesz oraz twój pogląd o sobie i o świecie zewnętrznym bezpośrednio wpływa na funkcję i działanie układu w twoim fizycznym kształcie. Bo to twoje przekonania mają przemożny wpływ na twoje zdrowie. Pamiętaj, twoje emocje zawsze łączą się z twoimi przekonaniami. Twoje samopoczucie wynika z tego, w co wierzysz. Bez względu na to, w co każdy z was wierzy, wasze ciało będzie przede wszystkim spełniać wasze najskrytsze polecenia. Czy to przesłane za pomocą wzorców wiary w fatum i rozpacz, czy też te, które splatają się w uścisku z doskonałym zdrowiem. To ty dowodzisz swoją formą fizyczną oraz stanem swojego zdrowia, które są bezpośrednim odbiciem twojego wewnętrznego świata myśli, uczuć i emocji. Duchowe uzdrawianie wywrze głęboki wpływ właśnie na te trzy areny percepcji. Ważne jest zrozumieć, gdzie leży źródło tych ograniczających koncepcji dotyczące natury ciała. Większość takich idei ludzie chłoną w bardzo młodym wieku. W łonie matki dziecko pozostaje w bardzo bliskich stosunkach ze swoimi genetycznymi rodzicami, niezależnie od fizycznej bliskości ojca. Krew przechowuje wzorce behawioralne niezliczonych pokoleń rodziny. Przekonania i nastawienia każdego z rodziców są bardzo dziecku dobrze znane jeszcze przed przyjściem na świat. Maleńkie dzieci rozwijają swój umysł, testując, modelując i naśladując materiał wyjściowy, jaki otrzymują ze swojego otoczenia fizycznego oraz ze środowiska mentalno-duchowego. Kiedy wyuczone zachowania wyrastają z technik służących wspieraniu poczucia bezradności w zakresie kontrolowania zdrowia fizycznego, to idee te są niczym nasiona czarnowictwa, które zapuszczają korzenie i urastają do rangi przekonań polegających na wątpliwości, rozpaczy i depresji, finalnie separując was od zdolności kreowania, samodzielnego kreowania doskonałego zdrowia od wewnątrz. Nauki medyczne pojmują potęgę sugestii we właściwy sposób. Lecz jej negatywne zastosowania
można bez trudu ujrzeć w nieustających, złowieszczych ostrzeżeniach, na przykład na temat konieczności chronienia się przed szkodliwymi skutkami opalania się, czy przed zbyt długim przebywaniem na łonie natury. Lub na temat konieczności szczepień, które de facto są niczym innym jak tylko toksycznymi chemicznymi koktajlami. Ponure i pełne złych przeczuć zapowiedzi zawsze zwiastują przybycie kolejnego corocznego tak zwanego sezonu grypowego. Choroba to teraz doskonały interes. Musisz zatem zacząć myśleć w kategoriach niezałapania niczego, co szaleje wokół ciebie, a będzie to przypominać łamanie zasad i nieodbicie piłeczki w grze. Miliony ludzi ulegają przerażeniu. Wpadają tym samym w rozmaite stadia chorób i finalnie w śmierć, wspierając biznes strachu. Wszystko to dlatego, że nauczono ich zaprzeczać i odrzucać istnieniu związku pomiędzy ich własnym umysłem a ciałem. Otępiająca, bezsporna akceptacja danej medycznej prognozy może wynikać z przeróżnych przekonań, lecz wszystkie one bledną w obliczu silnej, podstawowej wiary w osobistą bezradność, co można ująć następująco. A kimże ja jestem, bym kwestionował autorytet lekarza? Cóż ja wiem? Współczesna medycyna zna odpowiedź na wszystko. Muszę mieć ubezpieczenie zdrowotne, bo co zrobię, jak coś mi się stanie? Nie kontroluję przecież swojego ciała. W dużej mierze nieskuteczny, a kosztowny system opieki zdrowotnej wspierany jest właśnie przez takie przekonania. Z szerszej perspektywy dopiero widać, że to właśnie poczucie bezsilności wobec sposobów kreowania dobrej kondycji fizycznej poskutkowało słabą gospodarką zasobami energii fizycznych i mentalnych, co zamanifestowało się pod postacią aktualnych epidemii wielu poważnych chorób. Choroba to wewnętrzna bitwa, która rozpoczyna się po części, dlatego że ludzie zatrzymują swój emocjonalno-mentalny rozwój, co odcina dostęp do kosmiczno-duchowych związków i energii. Pragnienie, aby ktoś inny naprawił i zajął się waszym ciałem, stworzyło kłopotliwą biurokrację zajmującą się sprawami zdrowia od kołyski aż po grób, a w przeważającej części zbudowaną na fundamentach uwarunkowanych lęków spreparowanych w umyśle. Spreparowanych i zakodowanych w umysłu. Aby zdrowo żyć i kwitnąć w czasach przemian, związanych z twą osobistą przemianą, na twą korzyść zadziała przyjęcie do swojej świadomości wiary w doskonałe zdrowie oraz przejęcie odpowiedzialności za umiejętność jego tworzenia. Jak odkryło już wielu, wyleczenie wcale nie jest absolutnym celem nowoczesnej medycyny, ponieważ leczenie wymagające kosztownych trucizn i tak zwanych leków jest o wiele bardziej lukratywne niż odkrycie przyczyny i celu zaburzeń fizycznych i lub umysłowych. To zgubne podejście do zdrowia powoduje jedynie większy stres odczuwany przez ciało. Maskowanie objawów choroby lekami przypomina polerowanie karoserii niesprawnego pojazdu, destrukcyjnego sposobu myślenia, choć wewnętrznie głębokie uczucie bezradności i bezsilności, jak wadliwe części silnika, nadal stanowią sedno problemu. Prawdziwą istotą każdej choroby są nierozstrzygnięte urazy emocjonalne. Brak potęgi myśli oraz życie w fałszu osłabiają ciało, a wielkie epidemie groźnych chorób to bezpośredni skutek tego, że większość ludzi przez całe minione stulecia akceptowała ograniczające poglądy na temat działania waszego organizmu. Z całą szczerością wobec siebie samego musisz sobie zadać pytanie. Oto, kto tak naprawdę korzysta ze sterowania twoim wizerunkiem ciebie w twoim własnych oczach? Każda choroba tak naprawdę służy pozytywnemu przesłaniu od jednej do innej części ja, dotyczącemu twoich emocjonalnych reakcji na życie. Możliwe, że nauczyłeś się obawiać swojego własnego ciała, ponieważ wpojono ci, że może się ono popsuć, niemalże bez wyraźnego powodu, że jest nieprzewidywalne w swoich reakcjach, że nie da się na nim polegać i nie warto mu ufać.
Powyższe myśli są przykładem ograniczających przekonań, które blokują przepływ życiowej energii przez organizm. Każda choroba dla każdego pacjenta jest inna, wyjątkowa i tak naprawdę służy pozytywnemu przesłaniu od jednej do innej części ja, dotyczącemu jego, twoich emocjonalnych reakcji na życie. Do zrozumienia przekazów z wnętrza ciała niezbędna jest jednak akceptacja i szacunek dla ciała i jego wewnętrznej inteligencji. Prawdziwa zasadność i znaczenie każdej choroby znika, gdy dostrzeżesz samouzdrawiającą moc myśli i emocji. Prawdziwa zasadność i znaczenie każdej choroby znika, gdy sam dostrzeżesz samouzdrawiającą moc myśli i emocji. Postępowi profesjonaliści z branży opieki zdrowotnej, którzy w danej chwili stwierdzają twoją witalność, życiową moc, poczytują sobie za zaszczyt i przyjemność asystować ci w odkrywaniu informacji, jakich dostarcza twoje ciało. Musisz świadomie zobowiązać się do prowadzenia lepszego życia, aby wywołać niezbędne zmiany wymagane do stworzenia idealnej kondycji zdrowotnej oraz samopoczucia ponad widoczną rzeczywistość. Jesteś tu po to, aby przebudzić się do nowego rodzaju rozumienia sposobów, jakich używasz, by kreować swoją rzeczywistość w celu ominięcia wewnętrznych programów, które każą ci toczyć się znanymi, a niewygodnymi kolejnami. Rozpoznaj swoje własne zmartwienia i dobrowolnie uwolnij je ze swojego pola energetycznego, ponieważ ograniczające przekonania i nastawienia obniżają jakość twojego życia. Uczucia lęku przed nieznanym można zastąpić afirmacją. Zawsze jestem bezpieczny. Zawsze jestem bezpieczna. Z postawą pewności siebie zapisz, co chcesz stworzyć, tak jakbyś pisał listę zakupów. Życie to szerokie i pełne nauk doświadczenie. Musisz chcieć przejąć kontrolę nad mocą swojej woli i uwolnić stare, męczące cię nawyki i wzorce myślowe, przestając umniejszać moc działań mentalnych i fizycznych. Kiedy złapiesz się na takim akcie autosabotażu, zareaguj śmiechem i upomnij sam siebie, że nauka gospodarowania energią we świecie materialnym, to przecież jeden z głównych powodów, dla których tu jesteś. Więc naucz się gospodarować energią w swoim własnym organizmie. Najważniejsze, byś rozwinął w sobie silne przekonania, mające służyć jako fundamenty witalności i zdrowia. Jednakże po pierwsze musisz zaakceptować, że osobiście jesteś odpowiedzialny za zainicjowanie zmian niezbędnych do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Wiara w to, że oficjalne władze mogą opatrzyć etykietką i wyleczyć za pomocą cudownej pigułki tak zwane niedomagania ludzkiego ciała, to prosta droga do wielkiego rozczarowania. Super pigułka nie jest gwarancją na długie, zdrowe życie. Emocjonalna inteligencja i odżywcza świadomość dadzą ci poczucie samodzielności, które przyniesie o wiele lepsze rezultaty. Musisz poprawić swoje myślenie na temat tego, jak działa organizm. Wszystkie możliwe rozwiązania istnieją poza częstotliwością twojego bieżącego myślenia. Jeśli naprawdę szukasz cudownego leku, który uzdrowi twoje ciało i twoje życie, to znajdziesz go w swoim umyśle. Chorobę można pojmować jako fizyczny przejaw zablokowanej energii emocjonalnej, ukierunkowanej przez twoje myślenie. Innymi słowy, brak ekspresji myśli lub brak ekspresji myśli lub uczuć tworzy blokadę energetyczną, która wiedzie do niepoprawnego działania części ciała, co finalnie manifestuje się jako słabe zdrowie. Każda choroba, zarówno poważna, jak i mniej poważna, jest wielkim, znaczącym komunikatem, ponieważ wasze ciało jest układem bioinformacji zawartej na temat waszych nastawień i przekonań. Zarządzanie energią wymaga zarządzania związkiem z emocjonalnym ja.
Zarządzanie energią wymaga zarządzania związkiem z emocjonalnym ja. Badanie własnych emocji to podstawa zrozumienia celu poszczególnych sytuacji związanych z chorobą. Słabe zdrowie nie bierze się znikąd. Każdy z Was ponosi ostateczną odpowiedzialność za przygotowanie sceny wewnątrz obszaru własnego ciała, w oparciu o własne wybory i w rzeczywistości ograniczasz naturalne procesy uzdrawiania ciała w chwili, gdy ochoczo i bez pytań akceptujesz etykietki i kategorie oferowane na temat Twojej kondycji przez akademicką medycynę. Zaprzeczasz celowi oraz mocy inteligencji swojego ciała, kiedy wierzysz, że coś ci się znienacka przytrafiło. Zamiast zdać sobie sprawę i zaakceptować fakt, że to po prostu twoje ciało odpowiada na twoje wewnętrzne uczucia i polecenia. Każdy z was stanowi najwyższy autorytet w dziedzinie własnego zdrowia, ponieważ każdy jest reżyserem tej sztuki. Czy to za pomocą klarownej intencji czy przekonań, prędzej czy później zamanifestuje się to, czym dowodzicie. Liczne wewnętrzne komendy są całkiem świadomie selekcjonowane, niezależnie od korzyści, jakie niosą. Inne pozostają ukryte i są przechowywane w umyśle podświadomym i nieświadomym. Grządka cebuli i poletko ziemniaka starych, rodzinnych przekonań, przejętych w spadku i nadal obrabianych sumiennie oraz bez żadnych ale. Kontynuacja rodzinnych ograniczeń poprzez przejmowanie negatywnych postaw skutkuje podobnymi, ciągnącymi się przez całe pokolenia rodzinnymi chorobami. Na przykład, moja mama na to chorowała, to ja pewnie też będę. To typowy przykład przekładania na siebie restrykcji i wyzwań innych członków rodziny i uznawania ich za własne. Twoje DNA koduje wiele potencjalnych wzorców, z których musisz mądrze wybrać swój własny mentalny spadek. Wiedza wynika z obserwacji. Musisz nauczyć się wykraczać poza schedę rodzinnego zamieszania i poprzez zrozumienie celu tych ograniczających przekonań tworzyć własne, cenniejsze doświadczenie. Umiejąc wejrzeć w sedno sprawy, będziesz w stanie uwolnić swoje pole energetyczne od wzorców bólu i separacji. Wasze ciało to wspaniały, samouzdrawiający i samonaprawiający się układ oraz organiczny cud, który zobowiązani jesteście prawdziwie cenić. Musicie dbać o ciało. Jest ono magazynem waszej mocy, a jakże często wasze przekonania zatrzymują jej przepływ. To, w co wierzycie, stanowi autentyczny zestaw programów, które wpływają na funkcjonowanie komórek. Wasze ciało to wspaniały, samouzdrawiający się i samonaprawiający się układ. Organiczny cud, który macie prawdziwie cenić. To jasne, że wasze komórki i organy, krew i kości działają zgodnie ze spontaniczną inteligencją, opierającą się na wygodnej i znanej już kooperacji. Zbiorowo i indywidualnie komórki swego ciała wiedzą, jak podtrzymywać funkcję twojego organizmu, a jeżeli pojawia się problem, twoje ciało informuje cię o nim. Każda choroba, jak również ból, który może jej towarzyszyć, ma zawsze jakieś przesłanie i konkretny cel. Pamiętaj, że twoje ciało lojalnie pokazuje ci efekt twoich własnych przekonań. Użalanie się nad sobą, wątpienie i zamartwianie przesyłają do komórek ciała sygnały informujące o bezradności i bezsilności, a komórki przyswajają je i się im podporządkowują. Jeżeli natomiast zdecydujesz się zaufać samemu sobie, twój świadomy wybór wywoła na poziomie subatomowym swoistą, automatyczną selekcję kodów kierujących działaniem twojej świadomości. Kodów generujących potencjalne wzorce, z których wyrosną nowe wersje ciebie. Wewnętrzna, indywidualna decyzja o naturalnym poddaniu się działaniom zmierzającym ku stworzeniu kwitnącej wersji życia opiera się o wiarę we własną moc. Tylko ty dowodzisz swoim życiem. Tylko ty dowodzisz swoim życiem. Uczucia tolerancji, miłości, szacunku, dzielenia się, troski, uprzejmości, uczciwości, wdzięczności
i wybaczenia nie tylko budują zdrowie i moralność charakteru, ale i spokój umysłu. Potwierdzając swoje pragnienie bezpiecznego i zdrowego istnienia, otwieracie swoje zmysły na subtelne, nowe dostrojenie, polegające na reorganizacji kodów świadomości komórkowej. Te z kolei uruchamiają programy nowych, wyjątkowych spostrzeżeń, tworząc dosłownie nową aleję, którą można dalej iść przez życie. Odwaga do zaufania sobie samemu nada nowy kształt Twojej osobistej wolności. Wybór tworzenia bezpiecznego, uczciwego, pełnego szacunku i przyjemności doświadczania życia we wszystkich rzeczywistościach zależy w całości tylko i wyłącznie od Ciebie. Kiedy akceptujesz wspierające Twe życie przekonania, Twój fizyczny kształt promieniuje szczególną witalnością, a Ty sam jesteś, że tak powiem, powiemy, a Ty sam, że tak powiemy, jesteś maksymalnie doładowany. Przepraszam, popiję sobie. Rozentuzjazmowany umysł sprawia, że jesteś bardziej chłonny i otwarty na żywe skutki działania kosmicznie napromieniowanej energii. Wnikając w Twe czakry, energia ta otwiera Twoje zmysły na nowe olśnienia, co umożliwia głęboki duchowy wgląd w to, jak wydarzenia, które miały miejsce w Twoim czy w Waszym życiu, splotły się z wydarzeniami w innych liniach czasu. Rzeczywistość jest płynna. Czas i przestrzeń są podatne na zmiany, dopasowując się do oczekiwań obserwatora. Zmiany percepcji, które przeprowadzacie tu i teraz, odbijają się na innych czasoliniach, nadając w eter Twój własny dobór nowych kodów świadomości. Właśnie tak zachodzi proces uzdrawiania na liniach czasu. Rzeczywistość jest płynna. Czas i przestrzeń są podatne na zmiany, dostosowując się do oczekiwań obserwatora. Zmiany percepcji, które przeprowadzacie tu i teraz, odbijają się na innych czasoliniach, nadając w eter Twój własny dobór nowych kodów świadomości. Wydarzenia i doświadczenia zawsze można reinterpretować, gdyż są one częścią wielu warstw, wielu znaczących porozumień. Oglądane z innych punktów widzenia życiowe wzloty i upadki życia obierają całkiem nowy cel i przyjmują inne znaczenia. Uzdrawianie ludzkiego genomu to inaczej uwalnianie uwięzionego w nim bólu i lęku poprzez transformację starych, zawierających restrykcyjne nastawienia wzorców myślowych, które wprowadzają ciało w stan wyższej świadomości. Pytając o przyczynę, przywołujesz zmianę częstotliwości fal mózgowych, otwierając się na komunikację z kosmiczną jaźnią. Poszukiwanie głębszych znaczeń przywraca równowagę naturalnej mocy, umożliwiającej autouzdrawianie ciała. Poszukiwanie głębszych znaczeń przywraca równowagę mentalnej mocy, umożliwiającej autouzdrawianie ciała. Z szerszego punktu widzenia, na placu gry zwanej istnieniem, wszelkie uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, w co wierzysz, że ci się przytrafiło. Z szerszego punktu widzenia, na placu gry zwanej istnieniem, wszelkie uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, w co wierzysz, że ci się przytrafiło. A szans będzie mnóstwo. Kiedy zdecydujesz się uzdrowić swoją relację z własnym fizycznym kształtem, wtedy te szanse się pojawią. Im więcej uwagi poświęcasz oraz im mocniej uznasz prawdziwość wiadomości przekazywanych przez ciało, szczególnie to, co czujecie w brzuchu, ma ogromne znaczenie. Ale im więcej poświęcasz i mocniej uznasz prawdziwość wiadomości przekazywanych przez ciało,
które trafiają tam właśnie przez mózg, tym więcej się dowiesz. Inteligencja intuicyjna jest naturalnym wyrazem waszego związku z niezlokalizowaną kosmiczną jaźnią, która przekracza wszelkie granice czasu i przestrzeni. Zaufaj sobie i podążaj za delikatnymi odpowiedziami instynktu. Ciało nie działa przeciwko tobie, ale jeżeli sam działasz przeciwko niemu, umniejszając, krytykując oraz dewaluując siebie samego, twoje ciało będzie posłuszne twoim najsilniejszym poleceniom. Kiedy otoczysz specyficzne przekonania silnymi emocjami, twoje polecenia będą jak listy priorytetowe i szybciej spowodują w rzeczywistości określone manifestacje. Kiedy otoczysz swoje przekonania silnymi emocjami, to twoje polecenia będą jak listy priorytetowe i szybciej sprowokują w rzeczywistości określone manifestacje. Na przykład przekonanie o braku czasu projektuje stresujący styl życia. A jeżeli taka komenda dotycząca czasu nieustannie przeważa nad innymi lub stanowi najsilniejszą wiadomość, jaką sam wysyłasz ciału, twoje serce może nawet się zatrzymać. Równie niszczące może być trzymanie się przekonania o tak zwanym złamanym sercu. Często słyszycie, jak ktoś mówi: złamano mi serce. Jak se pozwoliłeś sam na to, tak naprawdę sam se złamałeś serce. Ale serce to sędzia czasowy ciała. A każde uderzenie wskazuje rytm, który jest sprzężony z rytmem kosmosu, zestrojony z rytmem łona matki, środka galaktyki. Wszelkie uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, w co wierzycie, że wam się przytrafiło. Ogólnoświatowe kryzysowe zjawisko, jakim jest powszechna tendencja do niszczenia ciała fizycznego, mocno świadczy o braku przyjemności i jakości życia doświadczanego przez mieszkańców tak zwanego cywilizowanego świata. Gruba powłoka emocjonalnego i fizycznego bólu okrywająca ziemian stanowi zbiorowy wyraz obkurczania świadomości, wynikającego z fundamentalnych przekonań na temat tego, co jest, a co nie jest możliwe. Ludzkość wypielęgnowała zbiorowy, nieświadomy lęk przed dbaniem o siebie. Przekonanie to tworzy w waszych ciałach bezpośrednią blokadę mocy. Fizycznie blokada czy zator przepływu energii mogą manifestować się szeroką gamą wzorców, tworzących chaos w wewnętrznych układach ludzkiego organizmu. Zaś wiara w najwyższą istotę, która zbawi ludzkość lub finalnie osądzi i ukaże za grzechy, służy jedynie dalszemu lekceważeniu i zaprzeczaniu ogromowi płynącej z waszego wnętrza mocy uzdrowienia życia. Wasz świat obfituje w przekonania koncentrujące uwagę na bólu, co zdaje się wynikać z waszych doświadczeń, które jedynie pozornie są realne. Jednak to tylko owa intensywna koncentracja uwagi na oczekiwaniu na ból i cierpienie sprowadza właśnie je na ludzi. Wiarę w ból wpleciono w ludzką konstrukcję biologiczną. Nadal króluje ona w podświadomości, często powodując, iż macie się przed życiem na baczności. Nierozerwane kwestie generujące zgorzkniałość, złość czy rany lub sama trauma śmierci w poprzednich wcieleniach przenoszą się z wcielenia na wcielenie, a najczęściej manifestują się jako tajemnicze i lub przewlekłe bóle ciała. Wzorce genetyczne przechowują wspomnienia z licznych inkarnacji oraz historię danej linii krwi. Same oczekiwania bólu tworzą w ciele wzorzec unikania, w wyniku czego pewne zdarzenia są automatycznie i nieświadomie przez osobę cenzurowane, sortowane i filtrowane w ramach niewidzialnego procesu samoochrony, który stara się często za wszelką cenę pomóc człowiekowi uniknąć bolesnych doświadczeń. Ból staje się wrogiem, a w ekstremalnym przypadku każde zdarzenie staje się kolejnym podejrzanym. W końcu, stosując takie uniki, ciało zaczyna się zamykać.
Powtarzana w umyśle oraz zasilana emocjami komenda unikaj bólu za wszelką cenę prowadzi do lekceważenia naturalnej inteligencji ciała, kreując tym samym uporczywy zator w polu komunikacji komórkowej. Prędzej czy później blokada ta może objawić się pod postacią choroby tej części ciała, która jasno wskazuje na lokalizację bolesnych przekonań i emocjonalnych problemów. Komórki Twojego ciała podlegają nieustannej wymianie, lecz generalnie nie myślisz o tym procesie. Nowe, pełne życie komórki posłusznie koncentrują... przepraszam. Nowe, pełne życia komórki, te, które się odradzają. Posłusznie koncentrują uwagę na wypełnianiu Twoich przekonań i poleceń. Choć są nowe i wciąż pojawiają się nowe w ich miejsce, to jednak będą replikować wciąż te same wzorce, wciąż tego samego ciebie, otrzymując te same stare polecenia. Zarówno komórki, molekuły, atomy, jak i cząstki subatomowe waszych ciał są inteligentne i komunikują się ze sobą, ponieważ ich zbiorowa praca polega na reakcjach na twoją informację wejściową. Sam wybierasz kody świadomości, które najlepiej wyrażają twoje życiowe dążenia oparte o stopień świadomości, jaki sam czy sama sobie wypracowałaś, czy wypracowałeś. Ty, jako naczelny twórca przekonań, rozważ proszę nasze pytanie. Czy w oparciu o ukryte konflikty wysyłasz rozkaz do wojny ze swoją własną biologią? Czy w oparciu o ukryte konflikty wysyłasz rozkaz do wojny ze swoją własną biologią? Twoje ciało jest skarbnicą wszystkich twoich doświadczeń i doświadczeń twoich krewnych i przodków, zawierających radości, bóle i traumy z tego i z innych wcieleń. Geny przechowują wszystko. Geny przechowują wszystko. Musisz opanować sztukę spokoju i ciszy, aby podjąć wyprawę w głąb siebie i odkryć ich wiedzę. Nosisz większe lub mniejsze pokłady nierozwiązanego bólu powiązanego z przekonaniem na temat tego, co ci uczyniono. Traum, które nie zostały jeszcze przepracowane i zintegrowane, bo i nigdy dotąd ich jeszcze nie zrozumiałeś. Ludzi prześladują akty przemocy i inwazyjnych doświadczeń i niczym zacięta płyta raz po raz przetwarzacie swoje doświadczenia, dopóki nie wykształcicie lepszej wizji i nie obierzecie innego wyjścia z tej sytuacji. Używanie słów takich jak zawsze, nigdy albo na zawsze dla opisania siebie lub swojego zachowania to tak naprawdę lingwistyczna wskazówka istniejących przeniesień z innych wcieleń. Traumatyczne wydarzenia tworzą coś w rodzaju tak zwanych rozpoczętych zadań, które, aby uwolnić ludzkie ciało z więzów, wymagają dokończenia i zrozumienia w szerszym kontekście. Renegocjacje i rozważania na temat przekonań wymagających uzdrowienia trwają nieustannie. Uzdrawianie to kontakty. Kontakty to odczuwanie. A odczuwanie to uzdrawianie. Z duchowej perspektywy tworzysz pewne porozumienia. Na przykład, przedyskutuję z tobą tę kwestię, abyśmy mogli uzdrowić tę nierozwiązaną sytuację za pomocą jakiegoś zgodnego postanowienia. Masz wolną wolę, by zrobić co zechcesz. My tylko radzimy ci nie szkódź nikomu, bo bez względu na to, co robisz, szkoda czy krzywda, wraca do ciebie. Sprowadzając szkody na siebie i innych, zamykasz się w spirali przyczyn i skutków. Odgrywasz znane scenariusze w celu ćwiczenia wolnej woli lub zmiany ich końca poprzez zmianę wyboru.
Nikt nie zamierza rezerwować ci miejsca w piekle, jeśli jesteś grzesznikiem. Jedyny sposób, by rzeczywiście przekonać się o własnej wolnej woli, to doświadczenie tego, co tworzysz i co do ciebie wraca. Istnienie jest dla ciebie życzliwe, współdziała z tobą, współpracuje i stąd też jest wielce sprawiedliwe. Uzdrawianie to kontakt. Kontakt to odczuwanie, a odczuwanie to uzdrawianie. Przez chwilę zadbaj, przepraszam, przez chwilę zadbaj o to, by zbadać wszelkie myśli i postawy, które zaprzeczają, jakobyś był odpowiedzialny za swoje dzieła, stwórcą własnego życia. Gdzie i kiedy i w jaki sposób stajesz się ofiarą? W jakich dziedzinach życia czujesz się usprawiedliwiony, winiąc innych za swój stan? Kto ci coś zrobił? Kto cię zranił lub zaszkodził? Kto ci zadał gwałt w tym lub innym życiu? Przekonanie, że życie jest niełaskawe, niesprawiedliwe, trudne lub okrutne, lub że nie ma rozwiązań, lub że nic nie możesz zrobić, że nigdy nie wystarcza, albo że to czyjaś wina, najczęściej idą w parze z ukrytą, kłębiącą się urazą, co kończy się chorobą. To tylko kilka przykładów ograniczających przekonań i postaw, które odcinają przepływ kosmicznej energii mocy życia, łączącej was z tajemnicami wielowszechświata, z pełniejszego punktu widzenia własnej mocy. Zadaj sobie pytanie, z jakimi nierozstrzygniętymi kwestiami mam teraz do czynienia? Dlaczego właśnie te osoby są w moim życiu? Jaki jest mój własny wkład w ten proces? Jaka jest ogólna duchowa lekcja i cel takich doświadczeń? W jaki sposób mogę zmienić swoje postępowanie i stworzyć harmonijne rozwiązanie tych osłabiających moją moc stanów winy? Musisz działać na swoją korzyść, pamiętając o swojej mocy i mówiąc tak nowym sposobom doświadczania życia. W przeciwnym razie, jeżeli nie odpowiesz na przesłania sygnalizujące ci zmianę życia, dane ci będzie przerabiać coraz to trudniejsze lekcje. Możesz czuć się jak w zamknięciu, odczuwać ból i z konieczności zmuszony do poświęcenia czasu na uporanie się z sytuacją, którą odwlekasz lub której unikasz. Dbaj o równowagę ciała, znajdując czas na wyciszenie umysłu. To jedyny sposób, byś z powodzeniem zintegrował przyspieszone energie i utrzymał równowagę układu nerwowego. Musisz przeprowadzić emocjonalne porządki. Uczucia są po to, by je odczuwać. By odczuć. Przyspieszona energia zabierze cię w najgłębsze zakątki twojej pamięci i pokaże może i bolesne wspomnienia. Twoje komórki przechowują pamięć traumy. Musisz przejść przez ten ból, by przypomnieć sobie zdarzenia, których emocjonalny ładunek blokuje twoje zdrowie. Możesz nie pamiętać na przykład ran zadanych w wyniku gwałtu w bardzo wczesnym wieku. Ale ból pojawić się może, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego przeżycia i oczyszczasz się ze wspomnień. Twoje życie jest celowe i pełne znaczenia, a ty sam stwarzasz to, czego doświadczasz. Aby odkryć swoją własną moc, aby dokonać wyborów, które uwalniają twojego ducha z błędnego koła rozpaczy.
Nanosekunda przyspieszonej energii jest olbrzymim, wielowymiarowym przedsięwzięciem uzdrawiania, mającym na celu przeobrażenie rozległych złogów lęku, przechowywanego w ludzkim genomie. Kiedy przetwarzasz wzorce lęku, zawarte w tych genach tworzysz wibrację własnego powrotu do mocy, która niesie się echem przez teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, oddziałując na wersję ciebie samego i wszystkiego, co się z tobą łączy. Wielka, uzdrawiająca moc sprowadza się do dokonania wyboru między lękiem a miłością. Wybierając miłość, wzmacniasz się dzięki odwadze do konfrontacji ze swymi lękami oraz do rozwiązania ich. Ludzie wszędzie uczą się teraz rozpoznawania dramatów życia jako szans na inicjację zmian, stworzenie lepszego życia poprzez przekroczenie ograniczeń z przeszłości oraz podjęcie decyzji o wykorzystaniu swoich najlepszych możliwości. Odniesiesz nawet największe zwycięstwa, gdy powstrzymasz się od osądu i porzucisz postawę ofiary na korzyść poszukiwań większego znaczenia życia. Wybaczenie to ostateczny akt uwolnienia, puszczenia i oswobodzenia się z niekończącego się cyklu win i oskarżeń. Przesłanie kryjące się za każdym objawem można jasno pojąć, kojarząc go z funkcją dotkniętego chorobą obszaru. Uzdrawianie polega często na odblokowaniu starego bólu. Gdy twoje ciało odczuwa dyskomfort lub ból, zwracaj uwagę na dany dotknięty obszar, gdyż lokalizacja symptomów stanowić będzie klucz do tego, gdzie twoje problemy emocjonalne stworzyły zatory. Przesłanie kryjące się za każdym objawem można jasno pojąć kojarząc go z funkcją dotkniętego chorobą obszaru. Jakie uczucia są tam rejestrowane? Skomunikuj się ze swoim bólem, skontaktuj się z nim i opisz go. Aby się uzdrowić i czuć dobrze, wejrzyj w daną część ciała i zapytaj. Czego dotyczy wiadomość? Jaką funkcję pełni faktycznie dany obszar lub część ciała? Stąd otrzymasz wielką wskazówkę na temat charakteru twojego niezadowolenia. Możesz przenieść się, wykorzystując swój oddech do owego obszaru lub części swego ciała, skąd pochodzą sygnały. Koncentracja taka spowoduje jego otwarcie, a ty zyskasz większą świadomość percepcyjną na temat tego, co właśnie ma miejsce. Jeśli twej uwagi domagają się twoje genitalia, to miejscem blokady energii w twym ciele jest druga czakra. Zbadaj swoje uczucia związane z kwestią mocy męskiej i żeńskiej lub jej braku w twoim życiu. Czy czujesz się bezsilny, jeżeli chodzi o tworzenie tego, czego pragniesz? Jakby nie było, narządy płciowe pozwalają zarówno na odczuwanie przyjemności, jak i na tworzenie życia. Problemy z nogami i stopami wiążą się z kwestiami wytrwałości w wędrówce przed siebie. Oraz przypadłości związane z rękami i dłońmi oznaczają brak chęci do pełnego pasji korzystania z życia oraz aktywnego realizowania pragnień. Szyja i gardło związane są z kwestią giętkości i autoekspresji, komunikacji personalnej. Mózg to główny punkt przekonań na temat inteligencji. Oczy na temat widzenia. Uszy – słyszenia. Żołądek zaś na temat przyswajania i twego wnętrza, wnętrzności. Twojego wnętrza. Wnętrzności zaś na temat akceptacji pokarmu oferowanego ci przez życie. Jelita zaś mówią wszystko nam na temat uwalniania się od wszelkich odpadów. Przeziębienia i grypy kojarzy się z niezdecydowaniem, brak równowagi wagowej z niespełnieniem pragnień, a rak z nienawiścią, często skierowaną na siebie, oraz gniewem i wściekłością wynikającą z zaniżania swojej samooceny. Wątroba to organ oczyszczający z toksyn, więc jeśli nie funkcjonuje u ciebie właściwie,
Jaki toksyczny wkład emocjonalny kumulujesz w jej wnętrzu? Kieruj się w życiu znaczeniem tych funkcji. Jeżeli zrozumiesz zakres działania objętego chorobą obszaru, pojmiesz także kwestie, którym się opierasz, blokując i powstrzymując się od znalezienia w swoim życiu zdrowej ekspresji. Lęk przed zerwaniem i uwolnieniem się od przeszłości jest ukrytą przyczyną chorób. Emocjonalna reakcja na przekonania odnośnie własnych przeszłych przeżyć stanowi jądro tych przekonań. Rozproszone myśli wynikają z wyboru pełnych lęku interpretacji, co stanowi nadużycie i brak zrozumienia energii oraz korzenie wszelkich chorób. Aby osiągnąć wyższy poziom zrozumienia, musisz świadomie opracować nowy zestaw myślowy, który uchyli informacje dotyczące rozpaczy, dające ciału chorobowy sygnał. Musisz się skoncentrować na wymianie nieproduktywnych postaw, na zmianę interpretacji tych wrażeń czuciowych. Za fizycznym objawem zawsze kryje się składnik emocjonalny. Za fizycznym objawem zawsze kryje się składnik emocjonalny. Musisz starać się wyeliminować przyczynę, a nie likwidować objaw. Połączenie linią dwóch punktów tych emocji, twych emocji związanych z rodziną, przyjaciółmi i całym światem, z funkcjami fizycznymi twojego ciała dostarczy kluczowej wskazówki, pomagającej ci zrozumieć, jak wykorzystujesz swą energię. Czy przyciągasz ku sobie przeziębienia i grypy, czy też stajesz przed wyzwaniami poważniejszych blokad, takimi jak rak czy cukrzyca, niewydolność serca czy innego organu. Twoje emocje lub odczucia zawsze mają w tym udział. Wiadomość lub też główny cel stanu twojego ciała opiera się o przyjazny, kooperacyjny związek twojego umysłu, uczuć i komórek ciała. Choroba jest wbudowaną usługą. To oparty o uczucia układ dostarczający informacji zwrotnej, uruchamiany przez bolesny dopływ informacji pochodzących z osobistego, niewłaściwego wykorzystania energii. Z pewnością zastanawiasz się, dlaczego niektórzy ludzie zapadają na choroby, a inni pozostają przy dobrym zdrowiu, mimo wystawienia na działanie tych samych, potwierdzających chorobotwórczy wpływ czynników. Aby zrozumieć informację dopływającą z ciała, należy pamiętać, że 7 czakr ludzkiego ciała przenosi energię do form fizycznych. Poszukaj czakry najbliższej obszarowi ciała, który ci śle informację zwrotną. Gdyż właśnie ten ośrodek energetyczny ma bezpośredni wpływ na jakąkolwiek niewydolność, której doświadczasz. Poszukaj lekcji związanej z tą kwestią, pozytywnego celu tego doświadczenia i bądź przede wszystkim wobec siebie uczciwy. Podziękuj swojemu ciału za ten dopływ informacji, za współpracę oraz informację zwrotną w odpowiedzi na sygnały, które wysyłasz. Wyraź zamiar świadomego uzmysłowienia sobie wszelkich silnych uczuć, jakie żywisz lub wiążesz z owym szczególnym obszarem swojego ciała, który woła o twoją uwagę i pomoc. Jakie niewyrażone dotąd emocje on przechowuje? Większa część procesu samouleczenia polega na wykorzystaniu wizualizacji, na ćwiczeniu wpływu umysłu na materię oraz na dostrzeganiu pożądanego wyniku. Myśli muszą być skoncentrowane i ukierunkowane na stworzenie twórczych dążeń oraz ich realizację. Drodzy Państwo, to tyle na dzisiaj. Myślę, że wystarczy. To jest tak duża dawka informacji, że no chyba nie muszę tego nawet komentować. Myślę, że komentarz do tych słów macie Państwo we wszystkich odcinkach Sekretu Długowieczności, które do tej pory się pojawiły. Myślę, że tak naprawdę nawet te rzeczy, które w życiu nam się przytrafiają, to nie ma przypadków. To, że byłem na warsztatach podróży, ta cała procedura podróży ma na celu właśnie zrobienie, uzmysłowienie danej osobie tego, o czym dzisiaj było mówione.
Ja tylko przypomnę, że dla tych osób, które no, są z okolic Warszawy, zostałem upoważniony, więc mogę prowadzić zabieg podróży. Robię to za darmo, zresztą pomagam za darmo, bo głęboko w to wierzę. Nie tylko wierzę, jestem pewien, że wszystko, cokolwiek robimy, wraca do nas. Oczywiście, na koniec, proszę Państwa, żebyście przekazywali wiedzę o tym, że te programy są innym. Niech słuchają. Niech każdy sam podejmuje decyzje, dokonuje wyborów. Niech każdy sam zrozumie, że tak naprawdę sam jest odpowiedzialny za to wszystko, co go w życiu spotyka. Na koniec chciałem Państwu tylko pokazać, powiedzieć taką historię, przypomnieć tak naprawdę historię o. O nie, to miałem pokazać. Przez cały odcinek było w tle jajko. Mam nadzieję, że to jajko. To jest ta informacja, która przerodzi się w to piękne życie, tak? Które w tym momencie przyjęło kształt tego ptaka. Ten ptak już pewnie odleciał z tego naszego kraju, ale jajko jest symbolem też duszy, tak? W każdym bądź razie na koniec przypomnę Państwu taką krótką opowieść o młodej duszyczce, która skakała po chmurkach i krzyczała: Jestem aniołem, jestem aniołem. Przechodził Stwórca, popatrzył. Podszedł i mówi: O, widzę, że wiesz, kim jesteś. Super. A powiedz mi, duszyczko, co to znaczy być aniołem? Ta duszyczka tak myśli, myśli, myśli i w końcu mówi: No, nie wiem. A Stwórca mówi: Wiesz co? Ja bym ci to chętnie wytłumaczył, ale mam inne zadania. No, nie mam czasu, żeby ci o tym powiedzieć. Ale jak pozwolisz, to ja zawołam takie trzy stare dusze, które chętnie ci o tym opowiedzą. Tak, ja chcę. Tak też i Stwórca uczynił. Przywołał te trzy stare dusze, poprosił je o przysługę, sam się oddalił. I trzy stare dusze tłumaczą tej małej, która się dopiero co, można powiedzieć, wykluła do stanu zwanego stanem niebiańskim, na czym to polega. Tłumaczą jej, co to znaczy być aniołem. Rozumiesz? Ta duszyczka myśli, myśli, mówi: No to stare, cierpliwe dusze tłumaczą po raz kolejny, po raz następny. Po raz enty. Przy którymś razie jedna z tych starych dusz zamilkła. Przysłuchiwała się tylko, aż w pewnym momencie mówi do tej młodej, mówi: Słuchaj, co my będziemy ci opowiadać? Jest takie powiedzenie, które mówi: Słyszałeś, zapomnisz. Widziałaś, zapamiętasz. Ale zrozumiesz dopiero wtedy, kiedy doświadczysz. I wiesz co? Jest takie miejsce, gdzie my możemy cię zabrać i pokazać ci doświadczalnie, pomóc ci doświadczyć i zrozumieć, na czym polega bycie aniołem. A ta duszczyka, jak tylko to usłyszała: Tak, ja tam chcę. Jednak ta stara dusza mówi: Słuchaj, ale jest jeden warunek. Tak, ja się spełnię, ja się zgadzam na warunek. Poczekaj, ty musisz wiedzieć, na czym ten warunek polega. I dopiero wtedy, będąc świadoma tego, wyrazić zgodę. Ewentualnie odmówisz. A na czym to polega? Widzisz, my tam pójdziemy z tobą. My tam dla ciebie wcielimy się w takie role, które nam nie odpowiadają. Przyjmiemy takie kostiumy i postacie, które nie są zgodne z naszym obecnym stanem. Ale dla ciebie to zrobimy. Żebyś ty mogła zrozumieć, co to znaczy być aniołem. No ale na czym polega warunek? Warunek polega na tym, że jak ty stamtąd wrócisz tutaj, gdzie teraz siedzimy i rozmawiamy o tym, o czym rozmawiamy, a na pewno sobie przypomnisz to wszystko i na pewno dokładnie w to miejsce wrócisz i zobaczysz, że nas tutaj nie ma. Warunek polega na tym. Wróć po nas i przypomnij nam, kim jesteśmy, bo my tak głęboko weszliśmy w rolę, że zapomniałyśmy, kim jesteśmy. Dlatego ja tej opowieści nie komentuję, ale właśnie dlatego proszę Państwa bardzo często o to, abyście podali dalej informacje o tym programie, abyście wrócili do tych, którzy pozwolili Wam zrozumieć, kim naprawdę jesteście. Owocnych sukcesów w każdej z płaszczyzn, które
poruszycie Państwo po wysłuchaniu tego programu. Życzę Wam i zapraszam serdecznie do następnego programu za tydzień, w którym będziemy, mam nadzieję, kontynuowali ten tekst. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia i do zobaczenia.